Cześć i czołem. Pewnie nie jesteście przyzwyczajeni, żeby widzieć mnie tak pełnowymiarowo, ale tak się składa, że właśnie skończyłem nagrywać odcinek dla was z Cat Goes Fishing i los tak chciał, a właściwie technologia, która mnie zdecydowanie nienawidzi, chciała tak, że kamerka się w ogóle nie nagrała, więc takie krótkie wyjaśnienie na sam początek odcinka, które kręcę po nakręceniu odcinka, że będzie bez kamerki, długo się biłem z myślami, czy wrzucić ten odcinek, bo odcinek był bardzo fajny, bardzo ekscytujący, dużo się działo, ale bez reakcji mojego gumowego ryja to pewnie będzie tak i tak 2 na 10. Ale stwierdziłem, że wam wrzucę, żebyście po prostu wiedzieli, jaki progres, bo bardzo często w tych grach o progres chodzi, wam wrzucę, jaki progres uczyniliśmy naszym kotkiem w łowieniu ryb i co tam zobaczycie. No i tyle. No, oglądajcie. Sorry. Parostatkiem w piękny rejs, statkiem na parę w piękny rejs. Witam ja was po dobrodziejsku w kolejnym odcinku z serii Cat Goes Fishing, czyli koteczek łapie rybeczki. Nie ma to jak rybki z dobrodziejem, chłodne piwko, nogi wyciągnąć, wędkę zarzucić i tylko patrzeć, jak te ogromne, kosztowne, jakże zacne okazy nam się na haczyk łapią. Jak się macie? Jak się bawicie? Miłej soboty ja wam życzę, bo ogólnie jak wy oglądacie w tej chwili, to ja, dobrodziej dobrodziejski, oczywiście jestem w pracy i pracuję na to, żeby w inne dni z wami po prostu się pobawić i trochę pograć i wiecie, i ten tego. I w ogóle jestem zafascynowany tym, jak wam przypadła do gustu ta gra. I sam w sumie sobie się dziwię, że w tą grę gram, bo zawsze myślałem, że takie gry będą mnie odrzucać, a tu się okazuje, że no wciąga niesamowicie. Ja po nocach spać nie mogę i tylko patrzę, kiedy kolejną rybę złapię, albo kiedy kolejną luksusową łajbę sobie złowię, bo kto był na live'ie, ten wie, że złapaliśmy kilka cennych okazów. Złapaliśmy wieloryba, złapaliśmy rekina i jak widzicie, mamy 759 tysięcy i 5 dolarów na koncie naszym bankowym. Nawet nie wiedziałem, że koty mogą łowić rybę, a co dopiero mieć tyle pieniędzy przy sobie. Ale to na pewno woła o to, aby naprawdę ten hajs mądrze wydać. Dlatego też my zakupimy sobie luksusową łajbę, na której będziemy w stanie wyruszyć na jeszcze dalsze rejsy i poszukać jeszcze bardziej egzotycznych rybek w tym morzu. Także bez zbędnego gadania. Ulala, normalnie łajba jak udana bizeriana, można by powiedzieć. Zacnie to wygląda. Ile ona w ogóle mieści? 8 rybek. Uff, elegancko. No nic, nie ma co gadać. Po tym jakże przydługawym wstępie, który jest już standardem na dobrodziejskim kanale, mogę powiedzieć, że no wypływamy jak najdalej. Nie wiem, czy nam się to uda. I przede wszystkim no to muszę się skupić na robieniu questów. Bo w tej chwili mamy 3 questy aktywne. Mamy już 31 poziom. 31 poziom, a nadal nawet 10 questów chyba nie wykonaliśmy. Bo ja po prostu tak na ślepo łapię te ryby. Jestem taki rozkojarzony jak dziecko w sklepie z cukierkami, że tego chcę, tego chcę, tego albo nie i jeszcze tego. I tak to po prostu wygląda, że zamiast się skupiać na okazach, które powinienem złapać, odblokować sobie te questy, odblokować sobie. Co to było? O, co to tutaj za okaz? Co to my tu mamy? Bullfish, no dobrze. No jak bullfish, to bullfish. Ale w sumie to niepotrzebnie to zrobiłem, bo miałem tutaj całkiem fajne itemki pokupione. To może ja myślę, że najlepiej, jeśli naprawdę wyruszymy na dalekie lejce. Zobaczymy, jak daleko nam pozwoli ta łajba w ogóle wyruszyć. Czy jesteśmy w stanie opłynąć całą kulę ziemską? Bo to chyba na ziemi ta akcja tej gry się dzieje. Nie wiem, nie wnikałem w aż takie szczegóły Cat Goes Fishing, ale podejrzewam, że jest to jakiś ocean śródziemnomorski czy coś w tym deseń. Chociaż teraz na pewno to nie jest w czasach dzisiejszych, bo podobno zapasy ryb niedługo się już skończą i tyle z tego będzie. No powiem wam, że ciągnie się to i ciągnie. O! Wreszcie! No, no, no. No to zarzucamy tym i zobaczymy, jak daleko uda nam się dotrzeć. Uuu, jakie okazy, proszę spojrzeć. No tego jeszcze nie grali. Oj. O lala. Halo. Halo. O, jaki. No zarąbisty okaz, nie mam pojęcia, co to jest, ale to jest zupełnie. No tu zupełnie jakieś inne rzeczy nam się. Ło, jakie to jest silne. Dobra, może jesteśmy za cieńcy na ten teren oceanu.
Ja nawet ten, nie byłem w stanie wyciągnąć tej ryby, a co dopiero... Srogie mocarze, o jakie tutaj okazy! No, 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 powiem wam, że... Będziemy mieli co robić. Będziemy mieli co robić. Halo, rybko. Halo. Dobrze. Jeden. Zobaczymy tutaj. Oczywiście trochę się... Teraz oszczędzamy nas na naszym następnym, że tak powiem, punktem akcji. Jest to, aby oszczędzić sobie nam... na Master Roda. Tylko, żeby Master Roda mieć, musiałbym mieć hajs, a żeby mieć hajs... O. A żeby mieć hajs... Tej rybki chyba nie... Nigdy nie złapałem. Sourfish, no też dobrze. Też dobrze, skoro tak mówią. Ile nam? 47 sekund zostało. No to zobaczymy. Myk po prostu. Bez ha... Znaczy nie, haka chyba kupiłem. Nawet nie pamiętam, tak, haka kupiłem, tylko nie kupiłem bomby. Więc zobaczymy, zobaczymy co tam się złapie. Co nam się uda tutaj złapać po tym, po tych głębinach. No powiem wam, że całkiem ciekawe okazje tutaj się kryją. No, jesteśmy już. Uuu. A czemu te są tak w ogóle nie zainteresowane tym, co ja tutaj robię? Jakie tutaj rzeczy się kryją? Czemu ty jesteś? Halo? Halo? Proszę się złapać. Halo? No nie jest zainteresowany, nie wiem czemu. Ale idziemy dalej na dno. Ciągniemy na... Co to tu było? O nie! Lampka mi się skończyła. Ale Lipton. No nic, no to musimy coś wyłowić na dnie. Tak będziemy po prostu sobie... A czemu te w ogóle mi się nie łapią? O, no ciekawe, ta się niby złapała, ale... To jest chyba ten sourfish, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale zaraz się okaże. No, śmielutko. Tak, sourfish, 6500, no dobra, zarzucimy tutaj tą rybkę na... jaki... Bydlak zeżar mi przynętę. No i co tutaj? Co tutaj uda nam się złapać? Czy coś tutaj nam się uda złapać? Chyba nie bardzo. O, o, o. Dawaj tutaj. Śmielutko. O, proszę bardzo. Mamy sopfish. Teraz jakiegoś takiego... O, na przykład ciebie, bo ciebie chyba jeszcze w okazach nie mam. Nie wydaje mi się przynajmniej. Bullfish. A nie, bullfisha chyba mam. Chyba mam bullfisha, tak mi się wydaje. Spójrzmy w katalog. Czego my szukamy? Szukamy przede wszystkim Blipper Carver Spotter. 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 Jakie par... Paf! O, to potrzebujemy, żeby ryby miecz złapać. To muszę sobie zapamiętać. Blipper Carver Spotter. Blipper Carver Spotter. O, Blipper. No dobrze, widziałem go. Mam w katalogu, ale nigdy nie złapałem. O dziwo, pewnie dlatego mam questa aktywnego. Ciekawe, Blipper Carver, oho, takie. A Spotter? A Spotter, Spotter? Wydaje mi się, że Spotter będzie... Ach tak, no dobra, nic mi to nie mówi, ale nieważne, nieważne. Jedziemy dalej z tym koksem. Tutaj kupię sobie hak. Hak już mam kupiony. Lampkę. Rakietę. I może bombę. Miek, po prostu elegancki rzut i nurkujemy. Jeśli zastanawiacie się, co ten kapelusz, który kotek ma na głowie w tej chwili, do czego on służy, co on daje, to jest to kapelusz, który obniża koszt właśnie tych takich dodatków na przynętę, czyli właśnie tam mniejszy koszt. No, jesteśmy tutaj, zdecydowanie. No powiem wam, że zarąbisty klimat na tym dnie morza. Nie wiem, dlaczego te ryby mnie kompletnie ignorują i nic nie jestem w stanie złapać. O, i teraz będzie nam opadać ta przynęta cała. I tutaj... Jaki bydlak! Co to tak... Wow, widzieliście? Co to? Czekaj. Tak, coś mi tutaj mruga, ale... Halo. No widzę cię tutaj gdzieś. Co to jest za ryba? Ryba duch. O, o.
Jak to może, jak to mogę złapać? Ona tak miga, miga, ale... O, do góry, na dole. Tak jakby biegała, tfu, biegała, bo ryby biegają ogólnie, wiadomo, dobrodzieju. Pływała wokół naszego, wokół naszej przynęty, ale cholera wie, jak to złapać? Bo ja nie jestem w stanie w ogóle nawet tym poruszyć, więc... No tak trochę lipa, przyznam się szczerze. No nic, szukamy dalej jakiegoś blipera, albo carvera, albo spotera. Nie mam za bardzo pojęcia, w jakich rejonach żyją te rybki. Ogólnie no to tutaj za dużo nie ma. Ej, tu są takie już egipskie ciemności, że nic nie jestem w stanie zobaczyć. Nawet ta lampka tutaj nic nie daje, tylko pokazuje, że no w tej grze jest od cholery i trochę tych ryb. To nie będzie takie proste, żeby tą grę wygrać, skompletować wszystkie ryby, bo oczywiście taki, taki mam... Co to tutaj? A, czyli tu jest jakaś szczelina, która ogólnie no w tą szczelinę jak się wchodzi, to tam lepiej... Lepiej nie wchodzić, polecam każdemu, znaczy nie polecam. Jakie pasikoniki. Krewetki. Pasikoniki, what the fuck. Dobra, nie, skup się, dobrodzieju. Jakie jaja, patrzcie co tutaj jest, normalnie to jest wyprawa na dno oceanu. Zupełnie nowe okazy, tu nam się pokazują. Ulala. Tutaj, o, mamy płaszczkę, dobrze, wciągam. Ta płaszczka chyba jest nawet sporo warta, ten mantis. Nie jestem pewien, ale zobaczymy, zobaczymy. W ogóle wasze zdrówko, tutaj taki koktajl energetyczny. I mi zgasła. Widziałeś? Ona tam takie coś było przy tej świecącej... Świecącej rybce. No tu jakie fajne rybeczki ogólnie. Dobra, wciągaj, wciągaj, wciągaj tego dziada. I zaraz będziemy szukać dalej. No powiem wam, że całkiem, no na całkiem niezłej głębokości żeśmy się tam znaleźli. 15, zareja. Dobra, to ciebie już tutaj też mamy, ile? 21 tysięcy. No to jeszcze raz, kolejna próba. Oczywiście światełko, bo nam się skończyło. Oczywiście haczyk, bo też nam się skończył. Jeszcze rakieta. Bez bombeczki, a może bombeczki, $200, kto bogatemu zabroni. I myk po prostu. Poszło, ale... Zaraz, chwileczkę, przecież ja będę potrzebować jakąś większą tą przynętę, zaraz zobaczymy. Nie, zostaw musztardowy. Jakąś większą przynętę. O, tutaj chociażby. Snop, snop, chodź. Chodź. Dobrze, snop się złapał. Zaraz snopa będziemy wyciągać i... I co? I teraz dopiero, kurde, zrąbałem w sumie, że kupiłem... Zapominam o tym, że trzeba najpierw złapać średnią rybę, a później dopiero... później dopiero się brać za zakup... kupno tych wszystkich takich drogich rzeczy. Tak jak na przykład tutaj, no znowu mam średnią rybę i powinienem tą średnią rybę tak na... No tfu, małą rybę złapać, średnią rybę i dopiero wtedy... O! O, mamy ten na przykład tego dziada. Tylko że tego już to jest chyba ten sourfish, który jest dosyć taki popularny na tych terenach oceanu, na które wypłynęliśmy. No, no. Dobra, luzik. No tak, tylko że teraz to już jest ostatni haczyk, jaki mamy. Będziemy musieli się wrócić, sprzedać to wszystko, ten hajs, który mamy przy sobie i dopiero wtedy jechać się bawić, bo niestety, ale bardzo dużo. Dwa questy jeszcze nam do mapy są potrzebne, ale spokojnie. Myk! Piękny rzut. Piękny rzut i penetrujemy głębiny oceanu. No, powiem wam, że naprawdę jestem zadziwiony różnorodnością, jaką tutaj znaleźliśmy w dzisiejszym odcinku. Ta łajba jednak otworzyła nam trochę oczy na świat Cat Goes Fishing, ile tutaj pięknych okazów i innych takich się... Gdzie mi tu musztardowe? O, co to jest? Halo? O, tego jeszcze nie mam. Zobaczymy, co to jest. To chyba nie jest nic takiego, co jest mi potrzebne do questa, a szkoda. I co to jest? Kurby. No jak kurby, to kurby. Dobra, musimy się cofnąć, sprzedać te wszystkie rybki. Kurczę, no szkoda, że nic takiego, znaczy dużo zobaczyliśmy. Jestem ciekaw, co to była ta ryba, która tak po prostu mi migotała tak na wokół tej przynęty. Może to jest jakaś ryba, którą trzeba złapać po prostu bez lampki.
czy coś w tym deseń. Nie wiem. Powiem wam, że wypłynęliśmy tak daleko, że teraz pół godziny... 10,000 years later. Pół godziny nam zajmie powrót na brzeg, żeby sprzedać te wszystkie ryby. Pam param. No czyli teraz ogólnie no oszczędzamy, potrzebujemy chyba 400 tysięcy, nie, 300 iluś tam tysięcy na Master Roda. Jak kupimy Master Roda, to na pewno będziemy sobie go ulepszać według wszystkich tych tam nowych perków, ja to nazywam perki, jako stary gracz. No bo już mamy 31 poziom, myślę, że zanim oszczędzę te 300 parę tysięcy, to już też, że tak powiem, będę miał z 35 poziom. Total value 31, 50% exotic bonus, no i dobrze, 31 tysięcy nam wpadło, a ja tymczasem, o... No, halo, no, dobrze. Ja tymczasem jeszcze tutaj spróbuję złapać sobie, o, proszę bardzo, średnią rybkę. I teraz dopiero, dobrodzieju, żebyś pamiętał, żebyś pieniędzy nie marnował. Kupuje się duży haczyk, kupuje się lampeczkę, kupuje się bombeczkę, kupuje się rakietę. I wtedy jedziemy dopiero z tym koksem, brzydko mówiąc, na jakieś takie dalsze części oceanu. Myk! Ale kiepski rzut. Tutaj te musztardowe, to mi tam niepotrzebne w ogóle. Pardon. Tutaj złoty sum, to te... No i... No właśnie, tylko ten sour fish jest mi kompletnie niepotrzebny. A ja bym tak chętnie... O! A czemu on to ugryzł, a nie złapał się? Przecież ja mam haczyk. Ej, czemu on to żre, a nie łapie się? Przecież on miał to chwycić i... Nieładnie. Powiem wam, nieładnie. No może po prostu metodą by było to, że jakbym na upartego po prostu penetrował dalej ten ocean. Dobra, spróbujmy. Myk! Jeszcze raz piękny rzut. I... plum! Od razu bombę straciłem, też dobrze, na złotego suma. Jakie fajne, tam jakieś kolorowe. No powiem wam, że nie wiem, piszcie w komentarzach, jeśli jesteście ekspertami od łowienia ryb, czy widziałem jakieś ryby i w której minucie. Nie! Zostaw. No nie chcę łapać tych takich średniawych ryb, powiem wam szczerze. No kur zapiał, musztardo, no mówisz masz, nie? Nie chcę łapać tych średnich ryb, to nie złapię średniej ryby, tylko taką najbardziej gównianą, musztardową. Nie, teraz będę po prostu z tą rybą tutaj sobie pływał i czekał na lepsze czasy, bo... I co tutaj znajdziemy? Złoty sum? No i no jest złoty sum, no złoty sum, tylko że co z tego, że złoty sum? O, ty znowu... Znowu mi mignęła ta ryba. Co to jest? Ryba duch. Czym ona jest? Jak ją złapać? Ja ją chcę. Ja chcę rzeczy, które są dla mnie niewyjaśnialne i nieosiągalne. Tak już mam po prostu. Dalej, wyciągaj tego złotego suma. Pomyślcie życzenie. Myk. Jebe, jak o pokład zarąbało. O, tutaj mamy. Hop. I tutaj zaraz będziemy mieli jeszcze jednego chyba średniaka. O, proszę bardzo. No i szukamy dalej jakiegoś. Czy uda nam się jakiegoś questa dzisiaj zrobić? Oto jest pytanie, powiem wam szczerze, że nie wiem. Myk! Ale, aż, o kurde, tak myknąłem, że aż ekran oplułem. Bywa, życie. No nic, płynę do przodu, zobaczymy, czy może tutaj z przodu coś. To już nie, ten sour fish mi jest niepotrzebny. Nie jestem zainteresowany. Zostaw! Zostaw! No. Ciekawe, te takie rybeczki. Nie. Przestań się interesować tą przynętą, ty! Czemu to za tym? Czemu on mnie śledzi? Ja, co to było? To chyba był właśnie ten do questa, coś mi się wydaje. O, tu jest ten. Halo! 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 Kur! Gdzie on poleciał? Halo! No! Halo. O, dawaj bydlaka, teraz walczymy. Teraz będziemy walczyć. Tylko, żebym go... Dodaj. Dawaj. No, i... No, powiem wam, że to nie będzie walka prosta. Na zakończenie odcinka, jak to wygramy, to po prostu mega.
Będzie. Nie wiem, ile on jest warty, koło pewnie 60 tysięcy, 80 tysięcy, to coś w tym deseń, ale zerwę linkę, ta linka już po prostu jest na granicy wytrzymałości, on mnie jeszcze głębiej ciągnie niż jestem w stanie go wyciągnąć, to jest najgorsze. Dobra, i wyciągaj. Dobra, trochę nam się udało go popieścić, ale maj go tutaj! Prawie zerwałem tą... No nie wiem, czy nam się to uda, on więcej ciągnie niż... O czym ja mówię w ogóle, o jakimś ciągnięciu na odcinkach w grze dla dzieci. O, jak blisko! Jeszcze raz, jesteśmy bardzo blisko, żeby go... Dalej, zamęczyć dziada! No, dawaj! Nie zerwę! Myślę, że ta myszka Razera, którą sobie kupiłem miesięcy temu, wreszcie się przydaje. Większość osób używa, żeby jakoś w CS-ie lepiej celować. No nie mogę, znowu on mnie ciągnie. Dawaj go. Dawaj, jeszcze. Jeszcze go musimy podmęczyć, ale to jest walka. To jest masakra. No. Dawaj, i do góry, wciągamy go do góry. No. I... Mamy dziada! 85 tysięcy! Tiger Shark, dziękuję bardzo! Tak to się robi! No, także przynajmniej... O, ale ledwo na łajbę się mieści ten dziad, powiem wam. Ale batalia była! Aż mi mięśnie twarzy bolą, poważnie ci mówię, od tego ciągnięcia. Taki żarcik dla wtajemniczonych. Dobra, i co my tutaj jeszcze jesteśmy w stanie? No jeszcze... O! To jest ten! Blowfish! Teraz ten miecznik by się przydał! Tylko, że miecznika w ogóle nie widać niestety. Mapa by się najbardziej chyba przydała. Puff, no właśnie, ten puff na miecznika jest najlepszy podobno, tak słyszałem. Wasze zdrówko. No. Dobra, złapał się, bullfish. I teraz dopiero, dawaj hack i jeszcze raz sobie spróbujemy, co mi tam na bogato, tam tutaj lampeczka. Rakieta i wypływamy naprawdę na głębokie wody. Ale to był beznadziejny rzut. Właśnie zauważyłem, jestem trochę sobą zniesmaczony. Czy tutaj coś znajdziemy? Bum. No szukamy już. A ciebie już chyba mam, coś mi się wydaje, wiesz? Przyjacielu, trochę jesteś bezużyteczna mi, ale... Ale no, ach, czy ja mam tą rybę, czy nie mam tej ryby? Powiem wam, że nie wiem i ona... Co ona taka silna? Halo? Dawaj, kurde. Ja nie wyciągnę. No, ty... Ona jest silniejsza od rekina, what the fuck? Co to jest, jakaś ryba pudzian? No, dobra, zmęczyła się. I ciągnij! Śmielutko. No dobra, chyba się zmęczyła, już nie będzie stawiać oporu. I bardzo dobrze. Ciekawe, czy uda nam się poziom 31 dzisiaj wbić. Podejrzewam, że nie, ale... Spalą. No skoro tak, no to zarzucamy tutaj dziada, niech też sobie leży. Mamy 3 rybki, no 100 tysięcy przynajmniej mamy na łódce. To już jest całkiem niezły połów. To jest praktycznie 1/3 tego, co potrzebujemy na naszą nową wędkę. Tu oczywiście nic... O! Halo, rybki, halo. No, pafa złapaliśmy, tylko co z tego, że pafa złapaliśmy? Jak tutaj w ogóle ryby miecza nie ma i to najbardziej mnie boli. Tu mamy minuta ten, a nie, jeszcze nie. Po co ten hak kupujesz? Jak jeszcze nie masz odpowiedniej przynęty na tym. Tutaj, musztardową dawaj. No. Nie nauczę się, normalnie jestem tak roztrzepany. Najbardziej roztrzepany rybak na YouTubach. Poważnie wam mówię, on was nie skłamał. I myk! Znowu kiepskie rzuty coś ostatnio robię. Coś chyba w sprawy, nie wiem, czy tam naderwał mięsień ten kotek, czy coś takiego, ale nie jestem w stanie rzucić dobrą przynętę tutaj naszym tym. Ogólnie no to gramy do tego, aż do wyczerpania hajsu, dopóki mamy hajs... Zostaw! Dopóki mamy hajs na te haki i inne takie pierdoły, no to będziemy sobie... Będziemy sobie penetrować. A ty przestań mnie śledzić! Ty też mnie przestań śledzić! O! Co to było? Jak ja mam to? Chodź tu!
kim jest ta ryba? Ja chcę wiedzieć, teraz, chcę informacji na ten temat. Co? No kur zapiał, proszę mnie nie! A może do tego? Nie no, wątpię, ta ryba na... Widzieliście? Jak blisko? Ha. Bo trochę tutaj zrąbałem, bo ta ryba nie jest jakoś dużo warta, ta taka świecąca, ale przynajmniej łatwo się ją wyciąga. Ale jestem bardzo zafascynowany, czym jest ta ryba. To jest wróg publiczny numer jeden w tej chwili na mojej wędkarskiej liście. Żeby do tej ryby dopaść. Żeby znaleźć sposób, jak ją złowić przede wszystkim. Bo już wiemy, jak rybę miecz, znaczy jaką rybę potrzebujemy, żeby rybę miecz tutaj zakosić. A my... Kasa nam się skończyła, ale 114 tysięcy mamy na łódce. Także no, całkiem ostre emocje na odcinku dzisiaj były. Zwiedziliśmy dno oceanu, a także zakupiliśmy luksusową łajbę rybacką, w którą możemy wypływać ho-ho, daleko albo jeszcze dalej. Także emocje jak na rybach, może by nawet powiedzieć. Bo na grzybach jeszcze nie ma symulatora grzybów. Jakby była gra symulator grzybów, to bym grał, zbierałbym, obcinałbym tym kozikiem tamte grzyby, muchomory, czy inne tam prawdziwki, i tak dalej, wiecie o co chodzi. Ale może kiedyś, może w przyszłości, może jakiś VR będzie, rozumiecie, który nam pozwoli na to, żeby razem udać się na wyprawę do lasu i nazbierać grzyby. A jak nie, to sam pojadę do lasu i nakręcę grę z... zbieranie grzybów. Czemu ja gadam o zbieraniu grzybów na grze Cardboard Fishing? Nie wiem. Ale my sprzedajemy. Trochę kasy nam wpadło. Jeśli się podobało, to oczywiście zachęcam do sekcji komentarzy, bo wiem, że bardzo lubicie komentować tą serię. Ja to wiem. Już widzę, jak tam te zwinne paluszki po klawiaturze latają. A ja żegnam się z wami po dobrodziejsku. Oczywiście to był kolejny odcinek serii Cat Goes Fishing. Emocjonujący niesamowicie. I jak zwykle obfity w hajs i... grube bydlaki. Widzimy się już wkrótce i na razie cześć, siemano.